Czasami mała zmiana w przepisach ma zauważalny wpływ na układ sił. Tak było w przypadku kolejnych regulacji dotyczących elastyczności podłóg. Czy tak będzie w przypadku nowych przepisów dotyczących układów hamowania? O tym już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 5 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Dzisiejsze wydanie zaczynam wyjątkowo od złej wiadomości, złej zdanie Lorana Mekki, a taką złą wiadomością dla całej Formuły 1 jest wycofanie się Renault z produkcji jednostek napędowych, wygaszenie tego projektu bardzo ważnego dla całego koncernu Renault, dla fabryki Viry. Lorana Mekki sugeruje, że dzieje się coś wbrew intencjom i wbrew przepisom, które zostały zmienione. Przecież te nowe regulacje miały zachęcić nowych producentów do wejścia do Formuły 1. Tymczasem mamy sytuację, w której Renault odchodzi, wchodzi Audi. Mamy 1:1. Zainteresowanych było zdecydowanie więcej. Kończy się w zasadzie na zero. Kończy się na wyrównanym limicie. Oczywiście obok gdzieś mamy Red Bulla, ich projekt jednostki napędowej, ale Red Bull nie jest producentem z krwi i kości, a chodziło o zachęcenie, wciągnięcie do tej zabawy producentów właśnie samochodów drogowych tych dużych koncernów, to by dało jeszcze twardszy fundament dla rywalizacji w Formule 1. Co do samego Audi i tego projektu niemieckiego koncernu, dużo złego zostało ostatnio powiedziane. Mamy zmiany dotyczące tych ludzi, którzy będą stali na czele tego projektu. Coś się złego wydarzyło, potrzebne były zmiany, te zmiany się wydarzyły, czasu zostało naprawdę wiele, ale Eddie Jordan uważa, że ten projekt Audi ma jedno kluczowe, błędne założenie. Zgadniecie jakie? Bardzo ciekawy punkt widzenia Eddie'ego Jordana. Chodzi o lokalizację fabryki Saubera, chodzi o Szwajcarię, chodzi o miejsce, gdzie to wszystko się dzieje. Już do tej pory słyszeliśmy, że ta lokalizacja, chociażby z uwagi na przeliczenie walut, nie jest korzystna dla zespołu zlokalizowanego w Szwajcarii. Teraz Eddie Jordan sugeruje, że również procesy produkcyjne, procesy dostaw, dostępność inżynierów, materiałów, technologii jest bardzo mocno utrudniona. Audi, startując z tym projektem, powinno na początku pomyśleć o przeniesieniu go na wyspy, zlokalizowaniu go gdzie? Właśnie tam, gdzie są dzisiaj zlokalizowane te największe zespoły, do tej wielkiej zatoki wyścigowej, bo tam wokół tej zatoki jest wielu dostawców, wielu kontraktorów, wiele osób, które wiedzą, o co w tym sporcie chodzi, które są w stanie dostarczyć jakość, której w Szwajcarii trudno jest doświadczyć, może inaczej. Ta jakość jest możliwa, ale czas oczekiwania będzie znacząco dłuższy i to może rzutować na projekt Audi, to może mieć wpływ. Eddie Jordan oczywiście mówi, że wyjątkiem od tej reguły jest Ferrari, ale Ferrari ma wieloletnią tradycję. Ferrari jest obudowane współpracującymi z nimi firmami i tutaj problemu nie ma. Rzeczywiście bardzo ciekawy punkt widzenia Eddiego Jordana. Były już te minusy wymieniane wcześniej. Te minusy, te negatywne elementy związane z lokalizacją na pewno za Audi będą się ciągnęły dalej. Wracam do Renault i powodów rezygnacji z tego projektu budowy własnej jednostki napędowej. Dlaczego podjęto taką decyzję? Tutaj Bruno Fami w jednym z ostatnich wywiadów powiedział w zasadzie coś, co już wiemy. Ta jednostka napędowa, która powstała na okres od 2014, była jednostką, która bardzo mocno nie domagała i teraz, kiedy zostało to zamrożone, Renault nie miało w zasadzie ruchu, bo byli na tej ziemi niczyjej. Wiemy o tym, że przepisy w przypadku straty około 30 koni mechanicznych dają możliwość dodatkowej pracy, odmrożenia tej jednostki napędowej, wykonania pewnych modyfikacji. Bruno Famin mówi, że traciliśmy około 20 koni mechanicznych, to są wyliczenia FIA, wyliczenia, które gdzieś mają być publicznie dostępne. Średnio to jest około 0,2 sekundy na okrążeniu i to jest coś, co nie dawało nadziei, że ta nowa jednostka napędowa będzie lepsza od tej poprzedniej. Jakby ludzie w Renault Alpine nie podjęli tego wyzwania, jakby na tych ścieżkach testowych, bo przecież prace nad tą nową jednostką już się rozpoczęły, ciągle był ten deficyt związany właśnie z niewykonaniem dodatkowych prac, czy dobrej pracy domowej jeszcze przed tą obecną erą silnikową. No i druga kwestia, koszt prac rozwojowych. Te prace rozwojowe są zamknięte w limicie dla każdego z producentów 120 milionów euro na sezon. Bruno Famin twierdzi, że zakup jednostki napędowej to zaledwie 17 milionów na sezon, więc dla takiego zespołu jak Alpine, który przechodzi takie trudne czasy, takie perturbacje, tu nie było w zasadzie o czym myśleć. Na pewno dołożył swoje Flavio Briatore. No i właśnie, Bruno Famin za chwilę zniknie nam z tego
obrazka związanego z Alpine, ze światem Formuły 1, pojawi się nowy szef tego zespołu, Olivier Oakes, i on będzie taką świeżą krwią. Zastanawiam się, jak poradzi sobie w tej trudnej sytuacji. Świeża krew, osoba, która ma doświadczenie na torze, mamy tam tytuły mistrzowskie, jeżeli chodzi o serie juniorskie, serie kartingowe, mamy dobre papiery, jak to się mówi, na ten czas menadżerski, na ten rozwój zespołu w niższych seriach wyścigowych. Teraz wchodzi do tego klubu Pirani, gdzie każdy próbuje siebie wzajemnie zjeść, i dobrze chyba, że ma u boku Flavio Briatore, człowieka z doświadczeniem takiego formułowego cwaniaka, i nie mówię tego w kontekście negatywnym, człowieka, który zna ten sport od środka, potrafi pociągnąć za sznurki, za niektóre sznurki nawet w tej szarej strefie, żeby wszystko zagrało, i być może taki duet tego doświadczenia z młodością stworzy nam coś ciekawego. Nie wiem, czy to jest odpowiedni człowiek na te trudne czasy. Myślę, że najbliższe miesiące, lata pokażą nam, czy rzeczywiście był to dobry kierunek. Człowiekiem na właśnie te czasy dla McLarena ma być Andrea Stella, który został potwierdzony na kolejne lata. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Ten projekt cały czas się rozwija. Ogromne wsparcie Zaka Brauna, wiele dobrych słów. No i widzimy też rezultaty na to, że dobre decyzje, które dzisiaj procentują, nie ma co tego zmieniać, nie ma co wystawiać Andrea Stelle gdzieś tam na rynek dostępnych osób, żeby został skuszony przez tych wielkich. W McLarenie wszystko idzie w dobrym kierunku i to jest projekt zamknięty na lata. Jeżeli chodzi o projekt na kolejne lata, tutaj też mamy bardzo ciekawą wizję, którą cały czas rozwija James Valls, jeżeli chodzi o Williamsa. No i zahaczając o temat Alpine, on ostatnio wspomniał, że ma trudne rozmowy, jeżeli chodzi o przejście inżynierów. Tam, pamiętacie taką informację, 26, finalnie ponad 30 inżynierów dołączyło w ostatnim czasie do projektu Williamsa. Między innymi był Matt Harman, ale również mamy Richarda Firta, człowieka, który będzie odpowiadał za wydajność. Był szefem wydajności w Alpine, tutaj również zajmie podobną rolę. No i James Valls ubolewa nad tym, że Alpine nie chce się dogadać, Alpine nie chce go puścić. James Valls sugeruje, oni cały czas są obrażeni na nas za to, ilu ludzi im podebraliśmy, ale tych ludzi nie trzeba było specjalnie podbierać. Ci ludzie sami chcieli odejść z tego projektu i nadal odchodzą. Co do Williamsa, ostatnie 17 miesięcy według Jamesa Valsa to jest 250 nowych osób, wiele kluczowych stanowisk, wiele również stanowisk, powiedzmy, na tym zapleczu, gdzieś tam nieco dalej, ale to są nowe osoby, które wzmacniają potencjał intelektualny tego zespołu i to wygląda na pewno lepiej niż jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu. I właśnie z tego powodu między innymi Carlos Sainz zdecydował się przyłożyć długopis do tego kontraktu, który zaoferował mu Williams, mimo że gdzieś obok pewnie miał większe możliwości finansowe, większe możliwości negocjacji w tym obszarze budżetowym. No i tutaj James Watt twierdzi, że kluczem do dogadania się z Sainzem, przekonania jego menedżera, jego rodziny, była otwartość i szczerość w tej rozmowie, ale tutaj również pojawiają się informacje, że James Valls zdradził trochę takiej sekretnej wiedzy dotyczącej tego, co dzieje się aktualnie w Williamsie. Pokazał mu liczby dotyczące nadwagi samochodu. Jeżeli tą wagę odejmiemy, to mamy gdzieś ten możliwy postęp do wykonania. Podał nazwiska nowych osób, które dołączą do tego projektu, których jeszcze publicznie nie ogłoszono, i wskazał plan inwestycji na przyszłość. Te plany inwestycyjne są tajemnicą zespołu. One nie mogły być pokazane w pełni, natomiast jakieś tam bardzo ogólne informacje Carlos Sainz miał otrzymać. Williams miał mu pokazać również bardzo prosty plan na najbliższe 3 lata. Po wakacjach mają wprowadzić poprawki do tego samochodu. 3 kolejne pakiety poprawek na 3 kolejne weekendy wyścigowe. Poprawki w obszarze aerodynamiki, poprawki w obszarze zawieszenia oraz dalsze odchudzanie samochodu. I to będzie koniec, jeżeli chodzi o wykorzystanie zasobów w tym roku. Potem całe zasoby pójdą na samochód 2025, który ma być nowym konceptem, nowym projektem. Williams ma mieć w tunelu zupełnie nowy samochód, więc to nie będzie podtrzymanie tego, co mają. Robią kolejny krok na tej drodze, a potem już cała uwaga zostanie przeniesiona, i tutaj uwaga, na lata 2026, ale część tej mocy przerobowej pójdzie już w kierunku roku 2027. Bardzo ciekawie wygląda to w przypadku Williamsa. No i James Valls mówi,
musimy zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Carlos Sainz ma tego pełną świadomość, to wszystko mu pokazaliśmy, a te rozmowy z Sainzem miały się rozpocząć jeszcze w 2023 roku. Końcem 2023 roku miał on zostać zaczepiony, miał on zostać zapytany o możliwość współpracy i od tamtej pory te rozmowy, te negocjacje cały czas trwały. Trzeba przyznać, że William znalazł się w dobrych rękach. Wszystko zdaje się zgadzać. Oczywiście to jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany sport. Wszystko może się gdzieś tam po drodze wywrócić, ale myślę, że Carlos Sainz nie nabrał się, jak to niektórzy mówią, na bajki. Carlos Sainz wziął konkretny projekt, no i teraz będzie rozliczał tych, którzy stoją na czele tego projektu. Zdaniem Carlosa Sainza ten projekt ma jeden bardzo ważny element. Ma dobrego, mocnego przywódcę i jasny kierunek i to się na razie zdaje zgadzać. To moim zdaniem nie są bajki, jak niektórzy sugerują, to coś więcej niż tylko obietnica. Wygląda to ciekawie, ale dajmy temu czas. Było już wiele takich projektów, które wyglądały bardzo ambitnie, a potem wszystko się rozmywało. Właśnie, jak będzie z projektem Red Bulla i tymi zmianami odnośnie struktury wewnętrznej, już wiadomo, że po tych kolejnych odejściach, o których Wam tak ostatnio dużo powiedziałem, Red Bull planuje wewnętrzne przetasowania. Raczej nie mówi się o ściąganiu kogokolwiek z zewnątrz i wzmacnianiu tego zespołu, raczej o takim naturalnym rozwoju tych, którzy już tam są i sugeruje się, że obecny inżynier Maxa Verstappena może przejąć tą funkcję Jonathana Whitleya, może częściowo przejąć jego obowiązki i pozostać inżynierem wyścigowym Maxa Verstappena, a może zupełnie zmienić tę rolę. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby po tych ostrych słowach, które ostatnio padły, po tych, no powiedzmy, nieporozumieniach, oczywiście panowie sobie to szybko wyjaśnili, ale tak jak Wam mówiłem, potrzebne było takie specjalne spotkanie pojednawcze po tym trudnym weekendzie wyścigowym, gdyby coś się zaczęło zmieniać, gdyby Jean-Pierre Olambiazzi zdecydował się jednak wziąć tą rolę dyrektora sportowego zespołu i poprowadzić nie Williamsa, tylko Red Bulla już w zupełnie nowej roli. Zobaczymy, jak to wszystko zostanie poukładane, czy będzie nowa osoba, czy te obowiązki zostaną rozdzielone. Jeżeli chodzi o Red Bulla, mamy jeszcze jedną niewiadomą, o której być może nie wspomniałem ostatnio, ale pojawiło się to w komentarzach, że niektórzy mogą obawiać się w przypadku projektu Red Bulla tej nowej jednostki napędowej. Oczywiście nie tak dawno słyszeliście o tym, mówiłem Wam o tym, że do fabryki silnikowej Red Bull zaprosił duże media, zaprosił dziennikarzy, zaprosił stacje telewizyjne. Tam oczywiście był zakaz fotografowania, ale pokazano im to zaplecze. I pierwsza rzecz, na którą Christian Horner miał zwrócić uwagę, zasugerować, że w końcu mamy wszystko, co jest potrzebne. Więc to sugeruje, że te plotki, które były wcześniej, że nie wszystkie łoża testowe, nie wszystkie elementy potrzebne do takiej masowej produkcji jednostek napędowych były tam na miejscu, były pewne opóźnienia. Teraz wszystko ma być już na tip-top. Wszystko ma się zgadzać, jeżeli chodzi o ten plan budowy jednostek napędowych i pojawiają się sugestie, że Red Bull będzie w stanie zaopatrywać nawet 4 zespoły, ale tutaj pojawia się zastrzeżenie, zaczynają tylko i wyłącznie od 2 swoich. Jak to się pojawiło bardzo ładnie gdzieś w obiegu, chcemy nauczyć się chodzić, zanim zaczniemy biegać. To jest bardzo, myślę, że rozsądne podejście w przypadku Red Bulla. Zobaczymy, co z tego projektu się urodzi, jak mocna będzie, jak konkurencyjna będzie ta jednostka napędowa. Jest lekka niepewność w wypowiedziach ludzi Red Bulla. Jest pewna asekuracja, że to jest dla nich nieznana droga, nieznane wody, nieznane ścieżki. Nie wiemy też, co zrobili inni. My trafiamy w te nasze cele, ale co mają inni na swoich ścieżkach testowych, trudno przewidzieć. Gdzieś obok te sugestie, że Mercedes naprawdę znowu przygotował coś dobrego. Jeżeli chodzi o Red Bulla, też pamiętacie tą rozmowę Daniela Ricciardo z Maxem Verstappenem uchwyconą przez kamery F1 TV, gdzie Max Verstappen mówił o tej zmienionej charakterystyce samochodu. Tam pojawiło się takie słowo przedobrzyliśmy. Było kilka tygodni przerwy i do tego wszystkiego odniósł się Pierre Vacher. On twierdzi, że broni tego projektu RB20. Twierdzi, że ten projekt, ten samochód jest szybszy od RB19, ale zmieniła się jego charakterystyka, więc mamy do czynienia z sytuacją, która wielokrotnie w ostatnim czasie miała miejsce. Samochód w narzędziach, w symulacjach jest szybszy, ale kierowcy nie potrafią tego tempa pokazać na torze, bo ta charakterystyka z nimi nie współpracuje albo ta charakterystyka im nie gra. Chodzi głównie o przednią oś, która stała się bardzo luźna, a tej mocnej, mocno wgryzającej się w asfalt przedniej osi wymaga Max Verstappen. On wręcz uwielbia taką jazdę
gdzie samochód jest bardzo wrażliwy na najmniejsze skręcenie kierownicą, tego zaczyna brakować. I tutaj Pierwasze mówi, spróbujemy to naprawić przed końcem sezonu, więc mamy jasny plan Red Bulla na tą drugą część sezonu. Chcą to naprawić i pomóc obu kierowcom, więc ta uwaga jest skierowana nie tylko na Maxa Verstappena, ale również na Sergio Pereza. I bardzo ciekawe pytanie, czy ciekawa odpowiedź, która się pojawiła, i to jest sugestia, że Red Bull ucierpiał mimo wszystko na tym ograniczeniu możliwości prac rozwojowych w tunelu w narzędziach CFD. Pierwasze został zapytany o to, czy mają liczby porównawcze rozwoju konceptu, ewentualnego rozwoju konceptu RB19 i porównanie z tego z RB20. Nie mają rozwoju konceptu RB19, bo po prostu tych narzędzi im zabrakło, więc oni nie wiedzą, czy ta ścieżka, którą wybrali, czyli RB20, ta koncepcja RB20 jest szybsza, ma większe możliwości rozwojowe niż to, co byłoby do uzyskania w przypadku rozwoju koncepcji RB19. Myślę, że taka mała lampka ostrzegawcza powinna się niektórym zapalić, jeżeli chodzi o proces decyzyjny w Red Bullu. Gdzieś poszli w ciemno, gdzieś zagrali trochę wabank i to dzisiaj odbija im się czkawką. Zobaczymy, jak będzie dalej, jak te poprawki szykowane na drugą część sezonu zmienią, czy wrócą samochód do tej starej charakterystyki. A na koniec zmiana w przepisach, która gdzieś tak przeszła troszeczkę bez większego echa. Zmiana dotycząca układów hamowania, zmiana, która wchodzi w regulamin techniczny już po tej wakacyjnej przerwie. Wcześniej była dyrektywa, teraz FIA zdecydowała się zmodyfikować przepisy techniczne, a chodzi o zakaz wykorzystywania systemów, które będą różnie dystrybuowały siłę hamowania na tej samej osi. Dzisiaj wiemy, że w Formule 1 można zmieniać balans hamowania, można bardziej na przód, można bardziej na tył. Kierowcy w trakcie rywalizacji robią to bardzo często. Tutaj przychodzi do głowy taki system wykorzystywany przez Mercedesa, który nazywa się Brake Magic. Jednym dotknięciem przycisku, czy jednym zważeniem takiego przycisku na kierownicy, kierowca może bardzo szybko zmienić ten balans hamowania w zaprogramowany wcześniej sposób, ale to jest balans pomiędzy przednią a tylną osią. Tutaj mówi się o zmianie balansu hamowania na jednej osi między prawą stroną a lewą stroną samochodu. To sugeruje, że ktoś taki system mógł już wykorzystywać. Skoro była dyrektywa, coś FIA musiała znaleźć. Skoro zdecydowała się to przekuć w przepisy, zmianę przepisów regulaminu technicznego, to znaczy, że nie do końca chyba wszyscy tej dyrektywie chcieli się podporządkować. Co taki system daje? Taki system na pewno mocno pomagałby w zakrętach. Ta niejednorodna siła hamowania na jednej osi powodowałaby, że samochód lepiej by skręcał, mówiąc tak kolokwialnie, pomagałby w tym, układ hamowania pomagałby w tym procesie skręcania, szczególnie w przypadku tylnej osi, to mogłoby dawać bardzo dobre efekty. Od pierwszego wyścigu po przerwie wakacyjnej takich systemów w samochodach już nie powinno być. Dużo było ostatnio o tym, że nie zmiany aerodynamiki, ale zmiany mechaniczne wywindowały niektórych mocno do przodu. Zobaczymy, czy to nie będzie sytuacja, w której zamknięcie tej strefy, czy tej sfery spowoduje, że niektórzy zaczną tracić. Nie sugerujcie się zdjęciem McLarena z tyłu, to nie jest żadna sugestia. McLaren miał ostatni epizod dotyczący układów hamowania, ale tam chodziło o taką małą szczelinę, czy mały otwór w tych osłonach układu hamowania, gdzie była sugestia, że przez ten mały otwór w trakcie rywalizacji McLaren może lepiej odprowadzać, czy lepiej przekazywać to ciepło z układu hamowania gdzieś do opon, ale bardzo szybko ten obszar został zamknięty. Tam chyba jeden wyścig sprinterski, czy jeden właściwy wyścig po sprincie nie byli w stanie zakryć, czy nie zdążyli zakryć tego otworu, który służy normalnie do monitorowania, do umieszczania dodatkowych czujników w tym układzie hamowania, żeby mieć lepszy pogląd przed rywalizacją, co się w tym obszarze dzieje. Ale ta zmiana, mimo że tak gdzieś przemycona, może mieć duży wpływ na układ sił. Zobaczymy, kto po wakacjach może nie domagać, kto może nieco utykać. To będzie wskaźnik tego, kto mógł z takich systemów, rozbudowanych systemów, takiej zmiany balansu hamowania na jednej osi korzystać. Na koniec odniosę się do komentarzy, które powtarzają się ostatnio bardzo często. Pytacie mnie, co z ewentualnym wsparciem kanału poprzez serwis Patronite. Wielokrotnie Wam mówiłem, że wsparcie finansowe nie jest potrzebne do tego, żeby ten kanał funkcjonował. Wszystkie elementy potrzebne do tego, żeby ten kanał funkcjonował, są na miejscu. Mówię o tych elementach technicznych. Największym problemem jest czas związany z przygotowaniem takich materiałów, edycją, publikacją w serwisie. Natomiast mówi się dużo o tym, że trzeba słuchać swojej społeczności. Ja się
przychylę do tego waszego wniosku. Ewentualnie taki kanał wsparcia na Patronite powstanie, natomiast muszę zastrzec jedną ważną rzecz. Nie będę w stanie, jeżeli takie wsparcie dla kanału powstanie, będą osoby zainteresowane takim regularnym wsparciem, nie będę w stanie wam dostarczyć większej ilości materiałów niż to, co dzieje się obecnie. Nie będę w stanie jeździć po świecie i relacjonować wam wyścigów. Po prostu życie, które prowadzę, takie życie prywatne, mi na to nie pozwala. Mogę zainwestować dodatkowo w nowe światła, w nowy aparat, nowy sprzęt do edycji wideo, czy jakieś bardziej zaawansowane oprogramowanie, które ułatwi mi pracę, ale dodatkowych materiałów gdzieś wyjazdowych, jakichś z torów wyścigowych po prostu nie będzie. Nie chcę też robić sytuacji, w której zacznę ograniczać i tworzyć jakąś ekskluzywną grupę odbiorców poprzez wyłączenie pewnych materiałów z publikacji. Chcę, żeby te materiały docierały absolutnie do wszystkich. I tak na koniec, jeżeli nadal, mimo tego, co powiedziałem, że nie będzie żadnych dodatkowych materiałów, nie będzie żadnych bonusów tylko dla tych wybranych, chcecie, żeby taki serwis Patronite, wsparcia dla kanału, został uruchomiony, to napiszcie mi o tym w komentarzach. Przychylę się do tego waszego wniosku, ale chcę być absolutnie pewny, czyli takie pytanie, czy aby na pewno jesteście pewni, że chcecie mnie wspierać rozwój tego kanału w formie finansowej, bo zawsze możecie mnie wspierać dobrym słowem, komentarzem, możecie mnie wspierać przekazując informacje o tym, że taki kanał istnieje, że być może są tu ciekawe treści. Czekam na waszą reakcję w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy tego, jaką decyzję wy podejmiecie odnośnie tej części kanału. Ja niczego wam nie będę tutaj narzucał. Jeszcze raz dziękuję za te wszystkie dobre komentarze, za te również dotyczące ewentualnego wsparcia. Rozważyłem to, idę za głosem społeczności, ale proszę was o ostateczny werdykt. Albo pójdziemy tak jak do tej pory, albo pójdziemy z tym wsparciem. Niezależnie od tego będę starał się przygotowywać dla was tak ciekawe treści jak do tej pory. A już w przygotowaniu to taka mała zapowiedź. Analiza RB17, czyli tego super samochodu Red Bulla. Jest wiele mitów dotyczących tego samochodu. Jest wiele półprawd, które gdzieś krążą, które trzeba będzie wyjaśnić. Na tym kończę. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.